17 lipiec 2022. Tutaj mamy ratusz. Miasto było bombardowane z premedytacją przez barbarzyńców w 1942 roku, kiedy w Oświęcimiu skazano na karę śmierci księdza, który urodził się 21 czerwca w 1908 roku. Ratusz. 30. No właśnie, 1230, 1251. No to 16 lipca był szkaplerz, Matka Boska Szkaplerzna się objawiła. Także niezwykła jest Lubeka. Barbarzyńcy bombardowali. O, właśnie tu jest ciekawe. Tu jest ciekawe. O, właśnie, tablice poświęcone męczennikom z Lubek z premedytacją. Męczennicy z Lubek 10 listopada 1943 roku, 18. zostali ścięci w Hamburgu. Johannes Prasek, syn Polaka, urodzony, jak mówiłam, 13 sierpnia 1911 roku w Hamburgu. Tego dnia była koronacja Matki Boskiej Weer przez biskupa Bernarda Liebinga, którego otruli w Rzymie Edward Müller, urodzony 20 sierpnia w 11 roku w Neumünster. Hermann Lange, urodzony 16 kwietnia. Wszyscy zgilotynowani. Dla przykładu dnia dzisiejszego to była morte rytualna tego dnia w Warszawie. Siostra Katarzyna od Wszystkich Świętych miała śluby wieczyste u sakramentek. Przyszedł do niej Jezus i prosił o ofiarę za świat, a bała się. Jak barbarzyńcy bombardowali Castel Gandolfo, gdzie papież, ostatni papież Pius XII zgromadził 12 tysięcy kobiet i dzieci, tego dnia miała odwagę. Oddały się siostry sakramentki w Fundacji Sobieskiej. Za ofierze ofiarowały się za Polskę nie czerwoną, nie białą, tylko chrystusową. Bóg przyjął tę ofiarę 31 sierpnia w 1944 roku, a że tego dnia barbarzyńcy w Moskwie ustalili dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich. Nawet do tego dekretu mordowali i do tej pory jest używane to przeciwko narodowi polskiemu, narodowi niemieckiemu.